słychali nas, tak akurat i też ludzie, którzy pierwszy raz nas słuchają. I powiem tak, że do Polski przyjechaliśmy już tak o 17 roku. Pierwszy nasz był taki koncert tutaj. I już trzecie lato, jak tutaj koncertujemy. I nie tylko w Polsce, ale też i w innych krajach też. Ale już w ciągu ostatniego roku, 19, jesteśmy tutaj tak przez cały okres czasu, przez cały rok, bez wyjazdu. I przez ten period mieliśmy możliwość grać w różnych miejscach, w różnych festiwalach. I jesteśmy bardzo też szczęśliwi z tego, że mamy możliwość dotknąć i atmosfery Ślimaku. I patrzymy, że nasze tematy, nasze utwory, oni brzmią jak i na wielkich scenach, tak i na kameralnych. I zawsze szukamy czegoś takiego szczególowego w naszym performance. Nie znamy do końca, który utwór jak będzie dotykał każdego słuchacza. Jak my będziemy grać jego. I, ale patrzymy, że bardzo ważliwa rzecz, kiedy to robimy z otwartym sercem, z pełnym mocy i staramy się z ludźmi zawsze tak tłumaczyć na ten język, którym więcej ludzi rozumieją to, co o czym chodzi. Rzecz, śpiewamy utwory oryginalne, autentyczne teksty po hebrajsku, to wiesz, psalmy, tak, Tehilim, proroki, no różne teksty. I też używamy języka angielskiego. To są piosenki już przez moją poezję napisane. Przepraszam za blendę. Radka mówi pięknie. A, no nie tak szybko, nie tak szybko jak Polacy mówią, bo przestałam Nie, to nie problem dla mnie mówić. Po prostu mamy takich kolegów, którzy bardzo szybko mówią, to ja w takich sytuacjach po prostu tak. Co? Ale kiedy się tak wszyscy mówią powoli, to wszystko rozumiem i staram się też tak z ludźmi gadać w tym języku. I co jeszcze tak powiedzieć? Przez ten rok, który żyliśmy tutaj w Polsce, to więcej czasu tak byliśmy w Poznaniu. Ale z Poznania przyjeżdżaliśmy w różne miejsca. Warszawa, Kołobrzeg, Częstochowa. Ale dużo ludzi nam powiedziało, że Wrocław jest bardzo kulturalnym miejscem. I były bardzo zdziwieni z tego, że po co my nie przyjechali najpierw do Wrocławia. Bo więcej ludzi przyjeżdżali najpierw do Wrocławia, a potem po całej Polsce. No, mamy tak jak mamy. Ale teraz już w ciągu dwóch tygodni jesteśmy tutaj we Wrocławiu. Spotkaliśmy bardzo pięknych ludzi. Spotkaliśmy bardzo tutaj kulturalnych miejsc, w których mamy nadzieję, że też usłyszą nas w tych klimatach, które są w Poznaniu. I mamy bardzo takie pragnienie, żeby odkryć ten projekt, to co robimy, tę muzykę na takiej międzynarodowej scenie. I kompozytorem wszystkich utworów jest Jewgenij. I w ciągu tego czasu, że my tworzymy tę sztukę razem, mamy dużo różnych pomysłów. To, co teraz gramy, to jest możliwe taka dziesiąta część tego w ogóle tego repertuaru, który my chcemy donosić do słuchaczy. I no, mamy nadzieję na takie relacje i już mi jest podobało się gadać. Tylko dziesiątą część dzisiaj zaprezentujecie. To liczymy na więcej. To musicie jeszcze 10 razy wystąpić. No. I mam nadzieję, i tak jeszcze pamiętam, że
Tutaj żyliśmy przez cały rok w Polsce i to był tekst Agnieszki Osieckiej. I byliśmy inspirowani. Nie wiem. Aha, dobrze. I właśnie.
Come on.